Witam Państwa na ziemi kościańskiej, oczywiście w południowej Wielkopolsce, słynącej nie tylko z ziemniaków, ale również z pysznej czerniny. Właśnie taką wielkopolską czerninę przygotuję dziś dla Was w programie kulinarnym Smaki Polski. Do zobaczenia w kuchni! Wielkopolska czernina pełna będzie kaczych smaków. Aby ją przygotować, potrzebujemy kilka bardzo ważnych składników. Rzecz, bez której nie możemy się obyć w czarnej polewce, to oczywiście krew z kaczki, która wcześniej była zakwaszona, a my będziemy ją potem miksować jeszcze razem z mąką, aby nadać smaku i gęstości naszej czarnej polewce. Będziemy potrzebowali żołądki i serduszka z... Żołądków ściągamy błonę, obieramy ją w bardzo łatwy sposób. Oczywiście one również wylądują w naszym wywarze razem z serduszkami i powiedzmy połową kaczki, bo tyle będzie Państwu potrzebne do tego, aby przygotować naszą pyszną czarną polewkę na, dla 4, może nawet 6-osobowej rodziny. To wszystko będzie zależało od tego, czy będziecie jedli dokładkę czarnej polewki, czy też nie. Obrane gęsie żołądki razem z ćwiartką kaczki będą lądowały w naszym garnku. Do tego kilka serduszek i oczywiście nasza połowa kaczki. Pierś, udko, skrzydełko, tak jak sobie życzycie. To wszystko oczywiście zalejemy zimną wodą, tylko aby przykryć wkład mięsa i warzyw, które trafią do garnka. Oczywiście połowa pora, jedna marchew, jedna mała, większa albo dwie małe pietruszki, korzenie, do tego ziele angielskie, 5 ziarenek, nie wrzućcie zbyt wiele, aby wywar nie był za gorzki, 4-5 listków laurowych, odrobina majeranku. W ten sposób, kochani, zagotowujemy nasz wywar. Gotujemy go około godziny, półtorej, po to, aby potem wywar odcedzić i dołożyć do niego resztę magicznych składników. Wywar już przecedzony. Pozwolicie Państwo, że ja wyjmę sobie ugotowaną już pierś z kaczki. A w tym momencie dodamy do naszego wywaru z żołądkami i serduszkami suszone morele, suszone śliwki, majeranek, 100 gram śliwek, 100 gram moreli, dwie płaskie łyżki majeranku. To będzie taka idealna proporcja. Odrobinę soli, choć jeszcze nie do smaku. Szczyptę pieprzu. Czernina kocha pieprz. Odrobinę octu, łyżeczkę cukru i całość gotujemy kolejne 20 minut do 30 minut. W tym czasie ja już sobie przygotuję kaczkę, krojąc ją w cienkie plastry. Możecie ją pokroić oczywiście w kawałki grubsze, możecie ją poszarpać. Zróbcie ją w taki sposób, jak tylko uważacie za najlepsze dla siebie. I tą naszą gotową kaczkę również przerzucę do gotującego się wywaru. Widzimy się za 20 minut po to, aby przygotować nasz zaczyn do czarnej polewki. Cała sala pachnie pysznym wywarem z kaczki, natomiast my przygotujemy w tej chwili zaczyn. Będziemy potrzebowali 300 ml kaczej krwi, którą kupicie na pewno u dobrego rzeźnika. Ona już będzie zakwaszona po to, aby się nie łapała grudek, nie bryliła, nie krzepła. Następnie dodajemy dwie łyżki mąki i całość mieszamy do jednolitej konsystencji. I za chwilę naszą krew z mąką dodamy do wywaru na czarną polewkę.
nasz zaczyn już gotowy. Zmniejszamy odrobinę temperaturę gotowania, czyli skręćcie swój gaz po to, aby teraz gotowało się to wolno. I bardzo powoli, cały czas mieszając, dodajecie nasz zaczyn do czarnej polewki. Możemy również wymieszać sobie całość jeszcze w misce. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Widzimy się już za chwilę, jak będziemy podawali naszą pyszną czarną polewkę. Czarna polewka już gotowa, w takim razie czas zaprosić mojego gościa, szefie Waldku. Zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że sprostałem zadaniu. Starałem się choć odrobinę powtórzyć twój smak. Czarna polewka z morelami i suszoną śliwką. Smacznego, skosztuj proszę, powiedz czy smakuje. Wygląda zacnie jak moja. Spróbujemy, zobaczymy. No muszę powiedzieć, że idealnie. Kuba, no mój smak odtworzony perfekcyjnie. Miejsce bardzo osobliwe. Czuć tutaj historię. Jaka jest historia willi berlińskiej? Oj, willa powstała w 1902 roku. Właścicielem był pan Lorenz, no, który oczywiście później wiekowy był zmarł. Tak? Ta willa stała bardzo długo w takim stanie agonialnym. Były tu taki prawie że dom pomocy społecznej, różne rodziny tu mieszkały. No i później trafiła w ręce obecnych właścicieli, którzy zrobią z nim cuda. No, tworzą rzeczywiście obiekt niezapomniany. A co w tamtych czasach się jadało tutaj w willi berlińskiej Waldku? To się znaczy, taką podstawą jak gdyby była zawsze kaczka, tak? Była pyra z grzykiem, bo to takie było, co przyjechało ziemniak generalnie, przyjechał z Peru kiedyś. No, jesteśmy tak, w krainie podziemnej no, pomarańczy. Tak, właśnie, żebyście dobrze mnie zrozumieli, że nie chodzi o to, że to my żeśmy tego nie chcieli, tylko zaczęło się od rolnictwa, tak? Ten ziemniak był używany jako karma do świń. Któryś z podwładnych sobie to spróbował. No wiadomo, trafiło to na stoły najpierw wiejskie, potem na pałace. Do tego dołożono różnych innych dodatków i stała się to kraina podziemnej pomarańczy. Ale tak całkowicie na poważnie to dwie takie odmiany, Gala i Lord, które zawsze tutaj królowały, ale kaczka je przebiła. Rozumiem. Słyszałem, że to miejsce, które jest pełne różnych historii, ma również takie historie, które mrożą krew w żyłach. Czy to jest atrakcja turystyczna, która w tej chwili przyciąga tutaj do Was gości? Tak, mówimy tu o ruinach kościoła w Gryżynie. Zresztą kościół w Gryżynie stary i nowy jest. Tam była taka znana historia z rączką, czyli wychodziła z grobu dziecięca rączka, która straszyła tak, wszystkich. Opowieść bardzo taka składowa, taka mrożąca krew w żyłach. Chodziło tam o to, że dziecko uderzyło kiedyś mamę, zmarło po ciężkiej chorobie i ta rączka z tego grobu cały czas tam wychodziła i straszyła i później ksiądz zrobił takie zebranie wszystkich mieszkańców, wziął brzozową witkę, tak, pobił tą rączkę od tego czasu. Ta rączka znikła. Po prostu po śmierci to dziecko domagało się kary za to, że uderzyło matkę. A czym dzisiaj przyciąga region turystów do siebie? Stadnina koni w Racocie. To jest takie bardzo znane miejsce w Polsce. Mamy ścieżki rowerowe śladami Adama Mickiewicza, które są często przez rowerzystów odwiedzane, którzy nas też tu często odwiedzają. No do tego wokół jeziora, tak? Jeziora, na które ludzie chętnie przyjeżdżają. I tych jezior tutaj, mimo to, że to nie jest taka kraina, żeby było tu jak na Mazurach, ale mamy i niedaleko Boszkowo, Wieluń, tak? Mamy tutaj w niedalekiej jak gdyby przestrzeni tych jezior kilkanaście. Trudno by było wszystkich opowiadać historię, ale jest to kraina taka, w której te jeziora
się znajdują. Jednym słowem, miejsce bardzo bogate w atrakcje turystyczne, miejsce bogate w historię, ale też miejsce bogate w smak, bo ty, jeśli kuchnia twojej ręki panuje w willi berlińskiej, to ja idę je skosztować. Dzięki bardzo za spotkanie i za wspaniałą pobyt. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Żegnaj. I z Państwem również się żegnam i zapraszam do kolejnego pysznego odcinka programu kulinarnego Smaki Polski.